Punkt czwarty porządku dzisiejszej sesji dotyczy uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji pana Dariusza Maśnikowskiego z funkcji przewodniczącego Komisji Budżetu Inwestycyjnego i Rządowego. Jak sam szanowni państwo, wiedzą na poprzedniej sesji zgłosimy informację, wyprowadzam państwo, że składam rezygnację z drogi przewodniczącego. Jednocześnie z rezygnacji członka Komisji Bezpieczeństwa też następna uchwała, która dotyczy mojej osoby. Proszę o podjęcie stosownych uchwał. Szanowni państwo, naprawdę proszę, żebyśmy zaczęli pracować w miarę szybko i sprawnie. Będzie przyjemność pracować lepiej i skuteczniej. Także ja ze swojej strony mogę podnieść tylko tyle. Proponuję podjąć tą uchwałę pod głosowanie i o jej przyjęcie. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Za rezygnacją przewodniczącego. Proszę bardzo. Komisji Budżetu. 13 za. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Jest uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu Inwestycji imienia Komunalnego. Przypominam po szanownym radnym, że wybieramy ze składu komisji przewodniczącego komisji danej komisji. Proszę o zgłaszanie kandydatów na przewodniczącego komisji. Proszę bardzo, pan radny Pawlikowski. Dzień dobry państwu. Zgłaszam kandydaturę pana Sławomira Ostrzyszka. Dziękuję bardzo. Czy pan radny Ostrzyszek wyraża zgodę? Tak. Dziękuję bardzo. Czy są inne propozycje? Proszę bardzo. Radny Kaczmar, proszę bardzo. Panie przewodniczący, zgłaszam kandydaturę pana radnego Tadeusza Pawlikowskiego, ponieważ pan radny pełnił tą funkcję, także prawo wygodnie dawno pełnił tę funkcję, ponieważ pan radny Włoszczyzek przy uchwalaniu budżetu po raz pierwszy od początku samorządu złamał zasadę niezbędnego debaty swoim wnioskiem. A tak nie powinno być. Budżet zaproponowany, powinna być debata i powinni się inni radni, którzy nie są w Komisji Budżetu, tak samo mieszkańcy, powinni mieć prawo do wypowiedzenia się na ten temat. Poza tym radny Ostrzyżek jest pracownikiem największego dłużnika gminy Raszyn i wielokrotnie wpływa na radnych, żeby tą sprawę rozwiązać przez umorzenie znacznej części tego długu, zredukowanie tego długu. W związku z powyższym, według mojego zdania, kandydatura pana radnego Ostrzyszka jest do przyjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W związku z zgłoszoną kandydaturą zapytanie do pana radnego Pawlikowskiego, czy pan wyraża zgodę? Ja chciałbym podziękować panu Sławkowi tutaj za zgłoszenie mojej kandydatury. Jednak w fakcie, w związku z zaistniałymi faktami, jakie miały miejsce tutaj wcześniej, na poprzednich sesjach, nie przyjmuję tej kandydatury na przewodniczącego Komisji Budżetu. Natomiast chciałbym się tutaj odnieść do tego, co usłyszałem. W stosunku do mojej osoby, pan Sławek nigdy nie próbował ze mną rozmawiać na temat Instytutu i ewentualnie jakieś korzyści. Także nie wiem, skąd się wzięły takie zarzuty do pana Sławka. Nigdy nie rozmawialiśmy na ten temat i myślę, że no, być może tam kiedyś byśmy rozmawiali na sesjach o tych zadłużeniach, ale nie w takim kontekście, żeby pan Sławek próbował wykorzystywać w jakiś sposób swoje kolekcje w tej kwestii, panie Sławku. Wydaje mi się, że to były jakieś takie nieprzemyślane sytuacje. Dobrze, dziękuję bardzo. Już znam pana propozycję. Proszę pan radny Ostrzyżek, następnie pani radna Kota. Panie radny Haczkur, no przykro mi, ale ja jestem tylko szeregowym pracownikiem i niewiele tu mówię w tym instytucie, niewiele tam znaczę. To, że złożyłem wniosek, bo to wniosek ma prawo złożyć każdy. Pan nie wiem, dlaczego nie ma pan pretensji do rady, która przyjęła ten wniosek. To rada stanowi, czy będziemy prowadzić dyskusję, czy nie. Tylko do tego, kto złożył wniosek. No ale to już pominęliśmy. Czy pan kiedykolwiek słyszał, że ja stanąłem tutaj w ogrodzie Instytutu i stawiałem ostrą sprawę od kogokolwiek, gdziekolwiek, czy na sesji, czy po sesji,
Pamiętam, że teraz zachowywałem się w ten sposób, że jeszcze były przewodniczący byłej kadencji, pan Tomasz Szwed powiedział, że jakby miał takiego radnego w swojej firmie, to by go zwolnił z pracy. Bo nigdy nie dbał o interes tak naprawdę tej firmy, tylko mieszkańców. Jeżeli to będzie służyło naszym mieszkańcom, to będę rzeczywiście ostro stawał i będę o to walczył, ale na pewno nie o interes mojej firmy. Nigdy nie znajdzie pan takiego przykładu, jak jestem 6 lat radny. Gdzie kiedykolwiek postawiłem na jakiejkolwiek komisji, czy nawet w kuluarach, gdziekolwiek. Niech pan podaje ten przykład. Dziękuję panu radnemu. Proszę pani radna Rankowa. Była taka sytuacja, panie radny Oszyrzek, że pan na sesji zwrócił się do radnych, apelował, żeby rozwiązać ten problem ugodowo. To było. To jest na pewno w protokole. Rozwiązanie ugodowe publicznie powiedziane, to czemu miało służyć? Temu, że właśnie cały czas ten konflikt powoduje to, że tamten rejon ciężko się rozwija. No nie, dyrektor nie chce przekazywać dróg, nie chce przekazać kawałek grobli, nie chce udzielić placu zabaw dla dzieci, nie można zrobić na tym terenie. O, to apelowałem publicznie, ugodowe załatwienie sprawy. Bo sądzie sprawa trwają 10 lat. Będzie kolejne 5 trwała i sprawy się nie robią. Ja bym prosił, żeby ktoś wskazał. Było rozwiązanie dla tego Szyszka w temacie interesu internetu czy dla tego innego osoba. Naprawdę to jest rzecz takie, no, nawinanie, przepraszam bardzo, i uważam niegodności radnego, bo ja z panem radnym Szyszkiem pracuję już 6 lat. I nikt nie zauważył, że on szukał prywatnych czy jakichś interesów jakiejś firmy. I przykład jeszcze te słowa, które się pojawiają na tej sali. Dziękuję bardzo. Chciałam zgłosić panią Teresę Nowak jako kandydaturę na przewodniczącą Komisji Budżetu. Uważam, że jako kobieta po prostu wszystkich by złagodziła. Przepraszam panią, ja jeszcze mogę zabrać głos. I wiem, pani chyba nie uważnie słucha, bo zwróciłam uwagę na to, że w składzie wybrano członka przewodniczącego ze składu komisji. Pani Teresa, nie będę w składzie komisji, nie może być kandydatorą na przewodniczącą danej komisji, bo w tej chwili rozpatruję tylko kwestię wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu Przygowieckiej. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że mamy przewidziane 7-osobowy skład Komisji Budżetu, należało najpierw zgłosić wniosek o ewentualne poszerzenie składu Komisji Budżetu i ewentualnie w tym momencie możemy rozpatrywać w przypadku zgody pani Teresy Nowak uwzględnienie w składzie Komisji Budżetu, a to się wiąże z dodatkowymi procedurami, pani radna. Proszę bardzo, pani radna. Chciałam się zapytać, a jak jest sprawnie rozwiązane? W temacie? No właśnie, że pan rezygnuje z kilka członków komisji. Nie zgłosiłem rezygnacji ze składu komisji, tylko przewodniczącego składu Rady Komisji Budżetu. Zostaję członkiem Komisji Budżetu, nie jestem tylko przewodniczącym Komisji Budżetu. W związku z tym została złożona propozycja z wyboru ze składu osobowego Komisji Budżetu radnego Ostrzyszka na przewodniczącego tejże komisji. Nic więcej. Jeżeli pani by przygotowała uchwałę w temacie poszerzenia ilościowego komisji, ewentualnie, żeby kogoś usunąć, a na to miejsce powołania którejś osoby, wtedy ewentualnie dopisywamy swoje nazwy do składu komisji i tego składu wybieramy przewodniczącego. Czy wystarczy to wyjaśnienie? Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś, no, czyli rozumiem tak, panie wniosek jest nie... Ja jeszcze może słowo panu Haczkurowi. To, czy instytut jest największym dłużnikiem gminy, to się dopiero okaże. Bo skoro by było to takie oczywiste, to już tak by musiał oddać ten dług. Skoro przez 10 lat sąd nie jest w stanie tego ustalić, może się okazać, że to gmina jest największym dłużnikiem instytutu. Może się tak okaże. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, w związku z tym, że mamy przedstawioną jedną kandydaturę, jedna osoba odmówiła, dokonamy głosowania jawnego wyboru przewodniczącego Komisji Budżetu. W związku z tym zapytam państwa, kto jest za przyjęciem kandydatury pana radnego Oczyszka na funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu Rady Gminy Raszyn. Proszę podnieść rękę. Osiem głosów za. Kto jest przeciw? Cztery przeciw. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pan sobie się wstrzymał, tak? Dobrze. Pan sobie jednak podniósł rękę i wstrzymał się. Dziękuję bardzo. Pozwolę sobie wnieść treść uchwały i przygotowania tejże uchwały. Uchwała w sprawie powołania przewodniczącego Komisji Budżetu Inwestycji im. Komandantnego na podstawie artykułu 21 ust. 1 ustawy z
dnia 8 marca 1990 roku oraz paragrafu 57 i paragrafu 61 statutu gminy Raszyn przyjętą uchwałą numer to będzie 89-1081 łamane przez 06, aby gminy Raszyn z jakiego października 2006 roku później zmiana Rady Gminy Raszyn uchwała co następuje. Powołuje się pana Włodzimierza Trzyszka na przewodniczącego Komisji Budżetu i Inwestycji Mienia Komunalnego. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały w okresie wójta gminy Raszyn. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Gratuluję panie Stowku wyboru na funkcję przewodniczącego Komisji Budżetu. Dziękuję. Proszę pana Trzyszka. Ponieważ nie mogę być przewodniczącym dwóch komisji, dlatego w tej chwili składam rezygnację z przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Dziękuję bardzo. Dziękuję oczywiście za wybór i tak jak wcześniej powiedziałem, będę się starał, żeby ten budżet był uchwalany w sposób przejrzysty, jasny. Panu Sławkowi obiecuję, że już więcej takiego wniosku nie złożę, chociaż naprawdę to nie miało najmniejszego znaczenia, bo to rada podjęła, a trakt okoliczny, jak pan będzie rzeczywiście znajdzie większość w tej radzie, ja też powiem. Dziękuję bardzo panu radnemu Krzysztofowi, szanowni państwo. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to punkt też dotyczący się mojej osoby. Jest to uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji pana Dariusza Wadzikowskiego ze składu Zarządu Komisji Bezpieczeństwa. Ja przed chwilą przemówiłem, w jakim celu to robię i dlaczego podejmuję rezygnację. Chyba nie będzie na ten temat dyskutowali, proponuję tylko przyjąć moją rezygnację, zresztą do Zarządu Komisji Bezpieczeństwa. Kto jest za przyjęciem? Proszę bardzo, pan radny Ostrzyk. Nie ma nikogo z radnych prawnych, ale pan mój będzie powiedział. Jest, czy w tych uchwałach jest dobrze zapisane w przypadku wyboru przewodniczących, że wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Raszyn, a nie przewodniczącemu rady? Proszę panie. Bo tutaj są takie trzy uchwały, właściwie no, po wyborze, no, to rezygnacja, troszeczkę tak zaaferowane, tym, co zmienili moi koledzy. Dobrze, w tym momencie przechodzimy do głosowania. Uchwała w sprawie przyjęcia rezygnacji pana Dariusza Wadzikowskiego ze składu Zarządu Komisji Bezpieczeństwa na podstawie artykułu 31 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku. Rada Gminy uchwala co następuje. Paragraf 1. Przyjmuje się rezygnację pana Dariusza Wadzikowskiego ze składu Zarządu Komisji Bezpieczeństwa. Wykonanie paragrafu 2. Wykonanie uchwały w okresie udało błądu przewodniczącym Rady Gminy poprawiony do poprawką. I paragraf 3. Uchwała w okresie przewodniczącym. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały, proszę podnieść rękę. Jeszcze raz. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały w rezygnacji młodej osoby z funkcji członka Komisji Bezpieczeństwa? Wszyscy jednogłośnie za. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, ale głosowaliśmy też w związku z pana rezygnacją przewodniczącego budżetu. Tak samo tam jest. To już też poprosiłem, żeby to zostało wprowadzone autopoprawę. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do następnego punktu. Jest to też moja rezygnacja. Tłumaczę to jednak brakiem możliwości i czasu, żeby ze wszystkim jakby mógł we wszystkich komisjach i tematach pracować. Jest to uchwała w sprawie rezygnacji ze składu osobowego Rady Redakcyjnej Miesięcznika Kurier Raszyński. Także ja to jakby powiedziałem, dlaczego to robię, z jakiego powodu i jeżeli są pytania, proszę bardzo, jeżeli nie, to przejdziemy do głosowania. Proszę pani radna Szalek. Ja nie w tym temacie, czy nie powinniśmy uzupełnić składu Komisji Bezpieczeństwa? Skład komisji dodaje 3 osoby. Wydaje mi się, że w poprzedniej kadencji były 2-3 osoby, więc nie stało, żeby być na porządku. Zależy się, co mamy zapisane, ile skład Komisja Bezpieczeństwa ma. To sprawdzimy dokładnie, jak jest zapisane w uchwałach w temacie składu osobowego i ilościowego komisji, będzie było uzupełnione albo zmienić treść uchwały. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeżeli nie ma tutaj dyskusji w tym temacie, przystępujemy do głosowania.
Uchwała w sprawie rezygnacji ze składu osobowego Rady Redakcyjnej Gminy Raczyńskiej. Moje osoby na podstawie artykułu 18 ust. 1 ustawy z 9 marca 1990 roku na Urzędzie Gminnym. I w dalszej części uchwała nr 18/2/12 Rady Gminy Raczyńskiego 1920 roku w sprawie wydawania gazety samorządowej oraz innych publikacji wydawnictw finansowanych przez Gminę Raszem, Rada Gminy Raszem. Uchwała zastępuje paragraf pierwszy. Przyjmuje się rezygnację pana Dariusza Mędrzykowskiego ze składu osobowego Rady Dyrekcyjnej Miesięcznika Kuje Raszyński. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Raszem. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem pamięci. A proszę, kto jest za przyjęciem uchwały? Jednogłośnie dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przychodzi. Tak, proszę, pani radna Szarek. Panie Przewodniczący, ponieważ pan pełnił funkcję członka w tej Radzie Redakcyjnej, tak. Czy mógłby pan złożyć, nie wiem, na Radę Gminy, wiem, sprawozdanie, co w tym temacie Rada Programowa zrobiła, bo Rada Programowa miała uchwalić, zrobić regulamin. Informuję w tej chwili regulamin zostanie uchwalony, jeżeli pani sobie życzy, to takie pismo, nie ma problemu, takie pismo przekażę na wiedzę gminy, czy to pani osobiście? Nie, nie do mnie, do Rady Gminy. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dobrze.